Siemanko, jestem Lucek, to jest Forza Horizon 2. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej gry. Mam nadzieję, że miło spędzicie czas i będziecie się dobrze bawić. Dzisiaj pojeździmy innym samochodem niż ostatnio. Ostatnio troszeczkę sfailowałem z tą Agerą. Myślałem, że to naprawdę będzie fajny samochodzik i że miło będzie mi się nim jeździć. No jak widzieliście, okazało się zupełnie inaczej, ale w garażu znalazłem takie oto cudeńko Mercedes-Benz C63 AMG. I powiem Wam, zakochałem się. Ja po prostu strasznie lubię te nowe Mercedesy pod względem wyglądu. Ten samochód jest absolutnie zajebisty, ogólnie te nowe modele. I zresztą ten samochodzik, ten model po prostu bardzo mi się podoba, ma zgrabną sylwetkę i cały ten przód, ogólnie w tych nowych, te przody w tych nowych Mercedesach są jak dla mnie zajebiste, po prostu no mega, nie? Szczególnie ta maska, oh, kurde, to jest niesamowite. Samochód na rynku wtórnym, używany, kurde, silnik 6.3, damn! Samochód na rynku wtórnym kosztuje jakieś 100 tysięcy złotych. I w grze, jak i no, w rzeczywistości, brzmi niesamowicie. Posłuchajcie sobie. To jest niesamowite. I tutaj, z tego co wiem, dużą rolę odgrywa specjalny układ wydechowy, który nadaje charakteru takiego fajnego basu dla tego dźwięku. O, tutaj mamy jakiegoś grawatora o wysokich umiejętnościach, dogońmy go. To jest prawdopodobnie Audi, ależ on brzmi, no to jest nieziemskie, naprawdę. Jak on fantastycznie... Nie, to nie jest Audi, to jest BMW, sorry chyba. To jest chyba BMW, zaraz zobaczymy. Przez cały odcinek będę słuchał tego dźwięku, ale powiem Wam tak. Te mistrzostwa, tylko zerknijmy sobie na mapkę szybciutko. Te mistrzostwa, które ja poprzednio zaczynałem, one są tutaj. Ustawiłem na Modern Supercars i będę musiał zmienić się na właśnie klasę samochodów, w jakiej znajduje się teraz mój Mercedes. Bo miałem taki plan, aby jeździć Huracanem, ale wiecie co? Ostatnio sporo jeździłem samochodami, które są bardzo szybkie w Forzie Horizon, a chciałbym się troszeczkę skupić też na innych klasach, które może nie są... O, tu mamy Audi. RS5 Coupe. Które może nie są jakieś super szybkie, no nie? Jak powiedzmy Huracan, który 380 km na godzinę osiąga bardzo szybko, bo mam go no naprawdę konkretnie stunigowanego. Ale chciałbym też powiedzieć takimi autami jak Mercedes. Ach, jak to mówią, bez gwiazdy nie ma jazdy. I tak jest w przypadku tego Mercedesa. No, dźwięk jest niesamowity. Strasznie się odróżnia na tle innych samochodów, z jakimi mamy do czynienia tutaj w Forzie Horizon. Naprawdę. Jeszcze nie jeździłem wszystkimi oczywiście. Ale mam nadzieję, że to słyszycie, że słyszycie po prostu ten dźwięk, no to jest świetne. Okej, Audi tutaj atakuje. Już chce za wszelką cenę mnie wygryźć. Ale spokojnie. Tak, Mercedesem bardzo przyjemnie się jeździ. Mimo, że mamy tutaj napęd na tył, nie zarzuca aż tak mocno i da się to opanować. Chociaż żadnych modyfikacji osiągów tutaj jeszcze nie instalowałem. A jak mówię, nie jest to najszybszy samochód, jaki posiadam w swoim garażu, ale przyjemność z jazdy jest zajebista. Głównie ze względu na ten dźwięk, ale nie tylko, bo nawet przyjemnie się nim jeździ, nie? No i ten wygląd, no to jest sprawa osobista każdego z nas, ale mnie się on bardzo podoba. Zwróć uwagę na poziom trudności, jaki reprezentuje. Ustawiliśmy sobie w poprzednim odcinku poziom drivatarów na
profesjonalny. I teraz pójdę do centrum... Podjadę sobie, a co? Podjedziemy sobie do centrum Horizon, żeby zmienić znowu mistrzostwa na takie, które będą odpowiadały klasie, w której znajduje się mój Mercedes, moja gwiazda. Można tu pojechać prosto chyba? Nic się nie stanie. Hops. Okej, udało się. Nie wiem, w jakiej on jest klasie. Możemy to zobaczyć. Chyba. Jest, klasa A! Wow! Ten Mercedes jest z 2012 roku. Ale kurde, ja chyba będę go w tym odcinku wychwalał chyba rekordową ilość razy w stosunku do innych samochodów, które mi się naprawdę podobają. Dobra. Klasa A, ale teraz tak, musimy wybrać obecny samochód. Fajnie, że to jest pokazane. Samochody w warsztacie. Obecny samochód, okej. Fajnie. Specjalnie, a czy on był, dobra, ten mój Mercedes, był pomalowany na inne kolory, jakieś tam malowanie miał szczególne i tak dalej. Ale ja sobie go przemalowałem na taki, nie wiem, matowy trochę kolor. W każdym razie jest to kolor producenta i on mi się też bardzo podoba. No Black Series to jest, tak się nazywa, AMG Black Series, ten Mercedes. No i zobaczymy jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że dam sobie radę. W poprzednim odcinku w ogóle nie mogłem tutaj dogonić konkurencji, na zakrętach głównie. Ulepszenia. Za chwilę pokażę wam jeszcze, jak wygląda w środku. Jak on wygląda w środku, z kopitu sobie po prostu pojeździmy troszeczkę. Konwersja do lotu, zobaczmy. Prowadzenie spadnie, moc niewiele wzrośnie tak naprawdę. 78 kW. Ale klasa wzrośnie do S1, a na tym nie zależy. Zobaczcie, że ten samochód, on już jest chyba troszeczkę podrasowany nawet, tak mi się wydaje. Nie, cokolwiek bym do niego nie włożył, on od razu jest w S1, więc ja wolę mieć go w klasie A. Ja myślałem, że on jest nawet w jakiejś niższej klasie, szczerze mówiąc. Ale widziałem to auto w rzeczywistości. Nie wiem właśnie, czy to była wersja taka sportowa jak tutaj. Chyba nie była to wersja AMG. Ale prezentuje się naprawdę ta sylwetka niesamowicie. I nie można oderwać oczu, moim zdaniem. Dobra. Jedziemy na akcję. O, zaczął padać deszcz. Mam nadzieję, że sobie poradzę z tym deszczem. Zerknijmy troszeczkę na kokpit. Wygląda teraz tak, jakby kierownica była z jakiegoś, nie wiem, statku kosmicznego, bo nie widać tego koła po prostu, no nie? Jest tak ciemno. Ale zobaczcie, że zegary wydają się, że są w 100% elektroniczne, chociaż pewności nie mam. No i tu się, kurde, teraz niewiele zobaczymy, jak to tutaj w środku wygląda, ale kokpity są bardzo fajne, bardzo fajnie odwzorowane właśnie w Fordzie. A tu mamy, tam jest napisane na zegarze, i to jest chyba V8, no tak, to jest 6,3 litra V8, pokazana jest temperatura. I jest pokazany mileage chyba. Czyli ileś przejechanych kilometrów to jest tutaj? Nie. Nie wiem, co to jest. Godzina 12, 19 stopni Celsjusza. No takie smaczki, no nie? No, to nie musi się zgadzać z rzeczywistością tutaj w grze, ale oj, ale wydaje mi się, że te elementy raczej się nie zmieniają, ale dobrze, że to jest, bo widzimy, jak już kupimy sobie takiego Mercedesa w rzeczywistości, to będziemy wiedzieć, co jest 5. Troszeczkę żałuję, że nie mogę wam pokazać tego kokpitu, bo zrobiło się dość ciemno. Przyciemniłem sobie dodatkowo szyby, bo można tak zrobić w Fordzie.
Bardzo lubię tą kamerę z tyłu. W tym aucie, bo z tyłu to auto brzmi najlepiej. Po prostu ze względu na ten wydech. No dobra. Mamy tutaj jakieś mistrzostwa, zawody. Co się podziało? Chyba nie wyszedłem z nich. Nie. Okej, już jest dzień. Poczekaliśmy do ładnej pogody. Świetnie. Zawody 1-4. 1 na 4. O. Jest jeden Mercedes, było tam Następny wyścig to BMW. szybki start. Zachowaj ostrożność na odcinkach terenowych. Tam może być ślisko, więc uważaj na tylny zderzak, dobra? No dobra. Mamy tutaj ustawienie Pro i standardowo tak jak było tutaj. No i zobaczymy jak mi pójdzie tym razem w Mercedes. Ten samochód ogólnie był do odebrania za free u dealera. Więc sobie go odebrałem. Jak widzę, tutaj mamy starą Audicę RS. Ale też zapięcie. No tak, to jest 4x4 to mamy wsadzone. No i zobaczymy jak mi pójdzie. To są naprawdę już trudne drivatory jak dla mnie. I będę musiał się tutaj troszkę skupić. Tym bardziej, że ja dopiero co przestałem grać, znaczy powiem wam inaczej. Przesiadka z Need for Speed'a 2015 do Forza Horizon. Kurde, nie wiem jak mam to powiedzieć. Nie wiem jak to mam określić, ale to jest zupełnie inne doświadczenie w graniu w gry wyścigowe pomiędzy tymi dwoma grami, naprawdę. Tutaj mam wrażenie, że mam pełną kontrolę nad samochodem, a tam część tej jazdy jest bardzo oskryptowana. Co nie znaczy, że gorsza, bo też się tam przyjemnie jeździ, tak? Tylko tutaj jest jakby tak bardziej soczyście, no nie wiem jak wam to porównać, żebyście mieli jakiś punkt odniesienia. Ale tak rzeczywiście jest i możecie tak na pierwsze odczucie, jak po przesiadce na przykład z Need for Speed'a tutaj, mieć wrażenie, że te samochody się prowadzą nieco ociężale i przede wszystkim pierwsze co robię, to staram się włączyć nitro, a tym samym przyciskiem, którym się włącza nitro w Need for Speedzie, tutaj odpowiada za hamulec ręczny. Bo tutaj nitra nie ma ogólnie od tak ono, nie? Ktoś tam mówił w komentarzach, że jest to nitro, ale dopiero w jakichś tam wyjątkowych samochodach. Okej, okay. Idzie mi nie najlepiej, to znaczy jestem z tyłu. Uważam, że idzie mi dobrze, bo się utrzymuję na drodze. W miarę. Doganiam niby tych z przodu, ale oni naprawdę jeżdżą bardzo dobrze. Myślę, że ojej, myślę, że poziom trudności Pro jeszcze chyba nie jest dla mnie w Fordzie i zanim będę mógł konkurować z takim poziomem trudności, muszę lepiej nauczyć się grać tutaj. Strasznie podoba mi się fakt, że wszystko w tej grze pod względem właśnie tej fizyki jazdy zależy ode mnie. To znaczy, jeśli zarzuci mi dupkę, to znaczy, że albo za dużo gazu użyłem, albo za późno hamowałem, albo masę innych czynników. To znaczy, to jest gra rakietowa, nie oszukujmy się, zręcznościowa. Ale jest takie zacięcie symulacyjne, które strasznie mi odpowiada. Ja mówię, to jest najlepsza gra wyścigowa, w jaką grałem. No serio, no. Konsola Xbox One uważam, że nie jest najlepszą konsolą. Nie jest też złą, tak? No to jest konsola. Ja nie jestem jakby z wielkim zwolennikiem konsol, ale ta gra jest naprawdę zupełnie innym doświadczeniem niż gry, które grałem do tej pory. Jest to chyba najbardziej udany tytuł na Xboxa, jaki grałem. No. To jest właściwie jeden z dwóch tytułów na Xboxa, w jakie grałem, więc też ciężko mi się tutaj wypowiedzieć. Ale no, uważam, że jako gra wyścigowa, a grałem w bardzo dużą ilość gier wyścigowych, jako gra wyścigowa jest naprawdę jedną chyba z najlepszych, jakie grałem. I tą opinię podzielają osoby, które miały styczność już z Fordem. Dobrze, weźmy sobie... Dobra, dokończymy ten wyścig i go powtórzę najwyżej. Nie poszło mi tym Mercedesem, wiem, ale... po prostu zmniejszę sobie poziom trudności, no...
Nie daję radę. A czy to były jedne mistrzostwa z kilku? Trudno ci będzie zajść wysoko z tej pozycji. Może warto byłoby zacząć od początku? Tak, warto by było zacząć od początku. Tylko może chciałbym zmienić ten poziom trudności. Będzie możliwość? Będzie możliwość. Pro to jest zdecydowanie za dużo, jak dla mnie. Wcześniej miałem chyba nowy kierowca takie ustawienia, a skoczyłem o kilka ustawień wyżej. Tutaj jest jeszcze poziom trudności nie do pokonania, a ja wezmę sobie duże umiejętności i zobaczymy, czy uda mi się takich przeciwników pokonać na tym poziomie. Ziomki, poziomki, startujemy! Dobra. A, i zauważyłem też, że właśnie przy starcie, no to jest logiczne, że warto opuścić troszeczkę gazu, żeby samochód złapał trakcję. To jest też taki fajny smaczek właśnie w Forzie. Nie we wszystkich grach arcade'owych to mamy. Można sobie ustawić tutaj poziom trudności ze względu na jakieś tam systemy, nie wiem, kontroli trakcji, stabilizacji toru jazdy i tak dalej. Możemy to albo włączyć, albo wyłączyć. To jest takie zacięcie z gier bardziej symulacyjnych. Z tego co kojarzę, nie jestem jakby znawcą całej tej serii Forza, ale wydaje mi się, że cała ta seria tych gier Forza pochodzi z symulacji bardziej. Patrzcie, no teraz poziom niżej. Przeciwnicy o dużych umiejętnościach. I zobaczcie, że idzie mi znacznie lepiej. Bez problemu udaje mi się dogonić czołówkę, na której dzielnie stoi właśnie Mercedes. Ale dźwięk tego auta jest niesamowity. Naprawdę. Miałem kilka samochodów, które były po prostu za darmo do odebrania w salonie. Z jakiejś tam racji, nie wiem, czy mam jakąś specjalną wersję, czy to... Aha, mam tą wersję Die One, ale można ją normalnie kupić sobie teraz gdzieś tam w internecie. Ja ją sobie właśnie taką zamówiłem. Jakieś tam kilka rzeczy mi to dało, chyba właśnie tego Huracana, ale nie jestem pewny. Nie mam stuprocentowej pewności, czy właśnie ten Huracan pojawił mi się ze względu tej jakiejś tam specjalnej wersji, ale pojawiło się właśnie kilka takich samochodów za darmo do odebrania w salonie. Jednym z nich był właśnie Mercedes. Jest jeszcze kilka, które mam w warsztacie, czy po prostu w moim garażu. Ale zobaczcie, jaka różnica poziomu trudności, no nie? Z tego takiego profesjonalnego, przedostatniego, najtrudniejszego na ten, który mam teraz. Różnica jest kolosalna, nagle po prostu jestem od razu na czele, więc ciężko. Jeszcze bym dodał tutaj jeden poziom, tak żeby oni się ze mną zrównali. Chociaż podejrzewam, że gdybym popełnił tutaj jeden jakiś znaczący błąd, to by ci przeciwnicy mnie dogonili. I tak się może stać zaraz przed metą, bo ja takie szczęście mam. Okej. Staram się tak jeździć tym Mercedesem, aby miał jak najwięcej przyczepności, żeby jak najwięcej swojej piekielnej mocy przekładał na rzeczywiste przyspieszenie. Żeby po prostu za dużo nie driftować. O. A ten samochód jest naprawdę do tego zdolny. A już sobie nie mieściłem troszeczkę bokiem i leci jak szatan. I nie wiem, wy tego pewnie nie widzicie, ale na padzie nie używam tutaj nawet prawie... Nawet na prostych nie używam chyba całego gazu. Żeby cały czas łapał trakcję, żeby jak najwięcej tej przyczepności było. Nawet jak go troszeczkę zarzuca, to puszczam gaz i... Znaczy na prostych może używam pewnego gazu, nie zwracam na to uwagi, ale cały czas staram się tym gazem tak balansować, aby po prostu koła nie buksowały za dużo, żeby nie driftował, żeby jak najlepszą przyczepność miał. I zobaczcie, jaka różnica właśnie po zmianie tego poziomu. Wydaje mi się, że troszeczkę za duża. Bez problemu udało mi się to wygrać, czego nie mogłem zrobić Koenigseggiem Agerą, nawet na tym poziomie.
No fakt, tamte samochody są dużo, dużo, dużo szybsze. Dużo więcej mocy mają. Proszę, zdobyłem nowy poziom. Okej, nie, dziękuję. Więc, no, z jednej strony nie ma się co dziwić, że ciężko mi było opanować Agerę. Ale z drugiej strony są inne naprawdę super samochody, którymi jeździło mi się świetnie. A Agera przed tuningiem, po tuningu była po prostu okropna, okropna w prowadzeniu. Tutaj mamy Audi RS i ja jestem ciekawy. Jestem ciekawy, jakie to jest Audi. Chodź tu. RS4 Avant. Zobaczcie, ono wygląda dość standardowo, ale ja wiem, że to Audi naprawdę ma standardowo, to znaczy to jest dosyć stare Audi, ale to Audi ma naprawdę piekielną moc i napęd 4x4, to już mówi samo za siebie. No kurde, zajebista trakcja. Muszę wejść na drzewka. Tutaj mamy, o, obok, damy mu radę, spokojnie. O kurde. Uwielbiam to. No i zobaczymy przy okazji, ile moja gwiazda osiągnie tutaj prędkości. Widzicie, że to nie są jakieś cholernie duże prędkości. 200, może 300 km na godzinę osiągnie. Powinien, to jest klasa A. Ale właśnie to jest też fajne, żeby się ścigać takimi samochodami, nie od razu super szybkimi. Ja czułem... No, chyba dwa razy będę mógł zakręcić tym kołem. Ja czułem... Uhuhu, 110 tysięcy, nieźle. Gratulacje. Jeszcze raz mogę? Właśnie zgarnąłeś naszą główną nagrodę pieniężną. Może zajrzysz do salonu samochodowego i kupisz sobie coś ładnego? Coś ładnego? Koleżko, ja mam chyba najładniejszy samochód w tej grze. Chodzi o to, że chciałem sobie pojeździć takimi też wolniejszymi autami. Wolniejszymi, czyli takimi z silnikiem 6.3. Kurde, to są wolniejsze samochody w tej grze. No jak można tak powiedzieć w ogóle? Dobra, chodźmy do mapy. Ja muszę robić te zawody, bo ja ogólnie prywatnie bardzo dużo gram właśnie takie wyzwania. Nie wiem, to się czasami pokazują gdzieś na ekranie takie statystyki, ile razy ja już się ścigałem. I naprawdę to jest moim zdaniem liczba imponująca, jak na czas, od kiedy w ogóle mam tę grę. Więc naprawdę lubię sobie do niej wracać. I tak sobie właśnie popatrzyłem. Miałem ogólnie nagrać ten odcinek z Huracanem. Tak sobie myślę, a dobra, nie wyszło mi z Agerą, a bawimy się takimi szybszymi samochodami, a mam fajnego Huracana, no to zobaczymy go w akcji. Ale Huracan jest... tak już przeze mnie zajebiście stuningowany, chociaż w sumie wymaksowany ten Mercedes jest też, ale ja z nim nic nie robiłem, on jest po prostu taki, jak go sobie odebrałem z salonu, nie? A Huracan jest już tak przerobiony kozacko, że ja nie miałbym tam konkurencji, chyba bym musiał ustawić ten poziom trudności na pro, żeby mieć jakąś konkurencję. No a tutaj bardzo fajnie się ściga. Właśnie będę musiał balansować chyba między tym poziomem trudności pro, a tym zaawansowanym, dla zaawansowanych kierowców, jak mam teraz. Żeby po prostu czuć tę konkurencję. Ale też mogę sobie kupić Golda i zacząć grać online, chociaż nie wiem, czy będę mógł robić te zawody Horizon, czy się robi po prostu te wszystkie, nie wiem, zawody. Nie wiem w ogóle, jak wygląda tutaj multik, więc nie ma o czym gadać. Ale na pewno sobie to przetestuję. Na razie chcę się skupić na singlu. Jest i tak tutaj sporo do roboty. Jest tyle samochodów do patrzenia, że... wow. Dobra. Chodź Mercedes. Moja gwiazdo. Co my tu mamy do roboty? Typu sprint. Sprinty lubię bardzo. Są dwa Mercedesy, jest tam Audi, chyba A3 było. No i BMW 1M. Tutaj mamy RS4. No i mamy jeszcze tam chyba jakąś BMW inną.
Dobra, tu możemy sobie chyba skrócić troszeczkę. Jadąc w przód, ale nie, dobra, tutaj jest checkpoint, więc trzeba go zaliczyć. Nie ma lekko. Zresztą są barierki, więc trzeba jechać, tak wiecie, porządnie. Ależ się, no fantastycznie jeździ tym samochodem. Nie mogę się go nasłuchać, no. Naprawdę. Jest taki koleś, on jeździ downhill i chyba jest z UK. Nie wiem, jest to popularny kanał na YouTubie. On sobie po prostu wrzuca filmiki chyba tak dla własnej satysfakcji. Ma zajebiście drogi rower, taki do downhillu. Jeździ sobie od tak o. Nakrywa te filmiki, one wcale nie są jakieś tam profesjonalne, profesjonalnie zrobione. Tylko po prostu tak sobie jeździ, nagrywa, wrzuca to na YouTube'a, jest fajnie. I on właśnie jeździ w ten sposób, że zjeżdża z tej góry, a za nim biegnie jego słuczka, albo przed nim biegnie jego słuczka i to nawet tak fajnie wygląda, no nie? Coś innego na tym YouTubie, jeśli chodzi o downhill. W każdym razie, dawno nie byłem zresztą na jego kanale, ale w każdym razie on ma też, on albo ktoś, na przykład jego tato, nie wiem, ktokolwiek, ma właśnie Mercedesa z silnikiem AMG, czy z ulepszeniem AMG, nie wiem, to jest jakiś chyba tuner mercedesowy. Z tego co słyszałem, no też nie jestem jakimś znawcą, ale on właśnie przyłożył kamerę GoPro tak z tyłu do zderzaka, przyczepił ją i skierował ją w kierunku właśnie tego tłumika, no nie? I jak on przyspieszał, to przez to GoPro ma w ogóle świetny mikrofon. Jak on przyspieszał, to było słychać dokładnie taki dźwięk, jak słyszycie teraz, gdy jadę tym moim Mercedesem w Fordzie. Dokładnie tak brzmiał ten samochód. Ta kamera tak się trzęsła aż strasznie, jak ten koleś przyspieszał, dodawał gazu. Ale to jest fantastyczna sprawa, no ten dźwięk unikalny na swój sposób, prawda? To jest właśnie fajne w tych Mercedesach. Dobra. O, meta, o shit, o shit. Gazu, 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 gazu. Shit! Przegrałem z Mercedesem. No i bardzo dobrze. 16 punktów zyskałem, więc w klasyfikacji generalnej i tak jestem pierwszy. Chociaż nie zupełnie. Zobaczcie, że ten koleżka był w poprzednim wyścigu, też musiał być na drugiej pozycji. Skoro ma tyle samo punktów teraz, co i ja. Ale w każdym razie liczy się to, że jestem w klasyfikacji generalnej na pierwszej pozycji. Jak na razie. Zagadałem się troszeczkę, nie ukrywam, i dlatego może wynik jest taki, jaki jest, ale nie szkodzi, damy sobie radę. Zostały mi jeszcze... tak, to chyba są ostatnie zawody? Nie, jeszcze tutaj coś jest. Wow, ale fajny, ale nie, to jest rajd przełajowy. Kawałek, tutaj są chyba jakieś lasy, będziemy musieli przez te lasy się przedrzeć. W tych okręgach, z tego co mi pisaliście w komentarzach, są jakieś ukryte samochody. I właśnie ten okrąg pojawił mi się niedawno. W poprzednim odcinku miałem, nie wiem, którym ja miałem poziom, ale ja nabiłem strasznie dużo poziomów na robieniu jakichś tam driftów, na właśnie ściganiu się, wyzywaniu kogoś tam na pojedynek. Bardzo dużo poziomów z tego jest i... No i tak z odcinka na odcinek patrzycie, że zawody są te same, wszystko jest to samo, a tutaj nagle Lucek nie ma 28 poziomu, tylko 35. No po prostu sobie dużo gram Forze. Wiecie co, ja sobie pojadę, chociaż nie, warto by było pojechać sobie właśnie tutaj i poznać może te obszary, zobaczyć jak ta droga wygląda. Bo to jest prawdopodobnie jakaś gruntówka, może odrobinę szutru, z tego co... Tak, zobaczcie, nie myliłem się zbyt dużo chyba. Nie, to jest tylko przejazd między asfaltem. Oj, oj, oj. No, przepraszam cię Mercedesku. Specjalnie wyłączyłem uszkodzenia w tej grze, bo ja lubię mieć po prostu ładne, piękne, czyściutkie samochody, a te uszkodzenia w ogóle mi są do niczego niepotrzebne. Też brakuje mi tej opcji wyłączenia uszkodzeń w nowym NFS-ie, ale w sumie w tych uszkodzeniach jest jakiś taki klimat, wiecie?
Ja zauważyłem, że tuning ten taki z dzisiejszych czasów w stosunku do tuningu z czasów na przykład Undergrounda, kiedy Underground był dosyć popularną grą, wtedy ten tuning wyglądał nieco inaczej niż teraz. Możecie to zauważyć po prostu, nie wiem, będąc na jakichś tam zlotach, nie wiem dokładnie jak to nazwać, ale są inne typy nadkoli, czyli po prostu błotników, inne typy. Inaczej to wygląda, no inaczej się tuninguje. Teraz na przykład w modzie jest takie pochylanie kół. W modzie są dystanse, wcześniej chyba też były w sumie. W modzie jest kilka innych rzeczy, które modne nie były kiedyś, kiedy był na topie właśnie Underground. Co mi tu wyskoczyło? Jakieś osiągnięcie zdobyłem. Wcześniej na przykład za czasów Undergrounda modne były neony, gdzie teraz żaden samochód praktycznie nie ma neonów, no chyba że instaluje się je w środku do jakiegoś tam systemu audio, powiedzmy, no nie? To wtedy się je instaluje. Teraz wydaje mi się, że ten tuning, jakby to określić, jest taki bardziej hardkorowy, coś w stylu Rad Style bardziej. I dlatego myślę, że te uszkodzenia w nowym NFS-ie bardziej pasują do takiego stylu. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale tak z moich ludzkich obserwacji wnioskuję potem. Dobrze. Tak, rajd przełajowy. Lecimy. Kurde. Nie lubię jak jest kilka takich samych samochodów w tym samym wyścigu. Wolałbym, żebym nie miał tylko taki samochód, no. Cholera. No, ciekawe, czy tu są jeszcze jakieś Mercedesy w tej grze. Będę musiał sobie zaraz zobaczyć. Ale to jak skończymy w ogóle wszystkie zawody. Ojej. A, ach, shit. O, oni się tu nie pierdzielą, zapieprzają jak co. Trzeba zaliczać te punkty, to jest ważne. Okej. Okay. Ależ to wygląda. Jest, jest ta prędkość. What? Zarzuca. Cholera, jakiś klip się nagrał. Nie wiem. Te klipy są dziwne, ja jeszcze nie potrafię ich jakby użyć. Wiecie? Ale one są dostępne gdzieś tam, są dostępne na tej konsoli, się zapisują albo nie wiem gdzie, czy na serwerach. I jest taka ogólnie aplikacja na Windows 10, która pozwala sterować kontem na Xboxie, więc jeśli na przykład mam jakiś klucz do zrealizowania, to jest ciekawe, bo ta aplikacja pozwala na styknik z konsoli, więc nie muszę przełączać monitora na po prostu konsolę, żeby wiedzieć co się na niej dzieje. Zresztą na to pozwala mi też nagrywarka, ale nagrywarka troszeczkę z opóźnieniem, a właśnie ten streaming z konsoli bezpośrednio na peceta pozwala mi praktycznie bez większych opóźnień nawet grać w taką Forzę, tylko że jakość obrazu jest gorsza, no bo w locie jest po prostu pogarszana, żeby było płynnie. Bo to jest jakby streamowane przez przewód internetowy, który mam podłączony do mojej konsoli z komputera. I to nie jest naprawdę dobra jakość, ale... O! 64 tysiące punktów za jakieś tam driftowanie, skoki i tak dalej na tej trasie zdobyłem do expa. Nieźle. Muszę teraz uważać, bo prawdopodobnie ten kierowca przede mną to jest koleś, z którym rywalizuję w tych mistrzostwach. I nie mogę dać mu wygrać teraz, bo zdobędzie dużo punktów i będzie chyba przede mną, a to... no to nie mogę pozwolić. Tamci z przodu okej. Ah, shit. Okej, niech sobie mają te punkty, bo oni nie są w czołówce chyba, raczej na pewno. Więc no i spoko, w sumie ten poziom trudności mi pasuje. Zobaczcie, że nie jestem pierwszy cały czas. A takie coś mi odpowiada. Zobaczymy, który będę w generalce. Jeśli będę na drugiej pozycji albo gorzej, no to... No nie. Stać cię na więcej. Skup się. Aha.
Możesz wygrać kolejny wyścig. Słuchajcie, no to tylko wygram sobie kolejny wyścig i będzie gitara. Nie muszę wygrywać wszystkich. Kasy dostaje się tyle samo za każdym razem, więc nie ma problemu. Dobra. Kurde, następny poziom. Znowu będziemy coś losować. Zobaczymy, co to będzie tym razem. Tak, streaming z konsoli. No, zacząłem temat, chyba nie skończyłem. No i jest to ciekawa opcja ogólnie, że można na przykład, bo wpisywanie takiego kodu, jak dostajesz jakiś kod albo kupujesz grę z, nie wiem, powiedzmy z takim G2A, dostajesz jakiś tam kod na grę i musisz go wpisać, powiedzmy, padem. A tak to sobie bierzesz ten streaming z konsoli i co prawda obsługujesz część tych rzeczy padem, ale na przykład kod już możesz sobie na klawiaturze szybko wpisać. Pojawia się takie dodatkowe okienko w tym Windowsie i to jest właśnie fajnie połączone, fajnie teraz to jest rozwiązane. Też podoba mi się to w Xboxie, że będzie kompatybilność wsteczna, dlatego będę mógł zagrać w kilka poprzednich gier, które chciałem pograć na Xboxie 360. No i właśnie 9 chyba listopada ma pojawić się pierwsze 100 gier z kompatybilnością wsteczną. Jestem tutaj ciekawy, czy te gry pojawią się na specjalnych nośnikach dodatkowych, takich na Xbox One, czy one, czy będzie można po prostu odpalić z płyty na Xboxa 360 od razu bezpośrednio na Xboxie One. Po prostu nie będziemy potrzebowali dodatkowego nośnika. Jestem ciekawy, jak to będzie rozwiązane. A bardzo fajna opcja ogólnie, moim zdaniem. Czego nie oferuje na przykład PS4. Z tego co wiem, szef PlayStation oznajmił, że takiej opcji nigdy na tej konsoli nie będzie, bo jest to z jakichś tam sprzętowych powodów niemożliwe. Natomiast na Xboxie One jest to możliwe i no, jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Też Microsoft stara się tutaj odbudować jakby w oczach konsumentów wizerunek konsoli, ze względu na to, że no, nie ma się co oszukiwać. Sony, ogólnie PlayStation, ma bardzo bardzo dobrą politykę wobec konsumentów i sporą część tych właśnie konsumentów zgarnęli niewiele lepszą tak naprawdę konsolą, ale potrafią odpowiednio zadbać o to, aby sprzedać swój produkt. I wszyscy po prostu wiedzą, że Microsoft zawali troszeczkę z Xbox One. Nie jest to dużo gorsza konsola tak naprawdę pod względem technicznym czy sprzętowym. Ale tu chodzi o marketing głównie, no nie? Po prostu Sony lepiej się sprzedał pod względem PS4 niż Microsoft z Xbox One. I to jest główny powód, dla którego sprzedaje się lepiej PS4 niż Xbox. Dobrze, kolejna impreza to wyścig wzdłuż szlaku. Różne punkty wskazują trasę. Kluczem do zwycięstwa jest utrzymanie prędkości w różnych warunkach terenowych. Okej. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Różne warunki terenowe, więc możemy się spodziewać i asfaltu, i bezdroży, i prawdopodobnie jakiejś drogi szutrowej albo po prostu gruntowej. Zobaczymy, co dokładnie tutaj będzie mnie czekać, ale teraz muszę się postarać, aby skończyć na pierwszej pozycji, bo troszeczkę na poprzednim wyścigu zawaliłem. Oj, muszę uważać tutaj z gazem. Delikatnie, żeby nie zacząć buksować, to jest ważne tutaj. No i Mercedes naprawdę super mi się jeździ, da się go opanować, jeśli na zakrętach nie ciśniemy tym gazem do końca, zachowuje się naprawdę perfekcyjnie. Mógłbym to po prostu tak przelecieć tutaj, ale chciałem przejechać to tak bardziej dokładnie. I chyba zaraz będę musiał przelatywać te zakręty w ten sposób, bo... O! Zajebiście! I tyle z przelatywania. Kurde, ja to w przelatywaniu dobry nie jestem. Nie no, w grze może nie, ale ogólnie mi się, że za to nie jest. Dobra, spokojnie, skupmy się na grze. Gaz. Nie jestem pewny, czy tutaj działa tunel aerodynamiczny.
To znaczy punkty się za to nabijają, ale nie zauważyłem jakiegoś większego przyspieszenia. Może mam mniejsze spalanie. Nie wiem, to nie jest istotne w tej grze. Ale udało mi się ładnie dogonić czołówkę. Muszę się naprawdę z przodu tutaj trzymać, bo nie wiadomo kiedy ten wyścig się skończy. A on już powoli chyba, no 67% jest, więc muszę się mieć tutaj na baczności. Troszeczkę nawet skracać. Tak, i mamy tutaj, tak jak wspomniałem, szutr albo jakąś drogę gruntową, na której przyczepność jest gorsza. I ten pomarańczowy Mercedes z przodu, on nie ma prawa wygrać. Dobra. Mamy kolejny checkpoint i chyba widzę metę. Tak, jest tam już meta. Muszę się trzymać. Uwaga. Okej, udało się. Muszę się trzymać tej drogi. Tutaj mam najlepszą przyczepność jak na razie. Yeah! Niezła jazda, stary. Kolejne 20 punktów. No i super. Teraz na 100% będę w czołówce. 64 punkty w stosunku do tego gościa właśnie w pomarańczowym Mercedes, który ma aż 206 poziom. To znaczy to jest driver, tak? 206 poziom ma ten driver, czy nie wiem, czy gracz, tak który jest. Ma tego driver'a. Yeah! Udało się. Jeszcze 11 mistrzostw. Kurde. Nie chcę, żeby się ta gra skończyła. 7000 punktów doświadczenia. Ale kasy to nie wiem ile dostałem. A, 4000. A nie. Możesz też zdobyć trochę grosza. Warto spróbować. Trochę grosza mówisz. Zobaczymy sobie ile ja mam tego grosza już uzbieranego. 100 tysięcy, 474 tysięcy, 6 tysięcy, sorry. Wow. To bardzo, bardzo fajnie, bo kupiłem Agerę. Właśnie, powiem wam jak było z tą Agerą. Ja ją kupiłem, ona mnie strasznie zdenerwowała. Ogólnie samochód z wyglądu podoba mi się bardzo. Ale strasznie mnie zdenerwowała pod względem takim, że wydałem na nią dużo kasy, a samochód prowadził się tragicznie i jeździło mi się nim okropnie. Więc myślałem, a sprzedam go. Ale słuchajcie, tu nie można sprzedać aut. Nie można sprzedawać aut w Fordzie. Można je ewentualnie usunąć z warsztatu czy z garażu. I ja po prostu usunąłem ten samochód. I nie mam ani kasy, ani samochodu. Mogłem sobie ją po prostu zostawić. Ilość miejsc w garażu nie jest ograniczona, więc nic by mi nie szkodziło, jakbym ją sobie po prostu miała. Może później bym, jakbym się już dobrze nauczył jeździć w tej grze, później bym sobie do niej wrócił i spróbował ją odpowiednio tuningować. Dobra, wejdźmy sobie do Centrum Horizon. Warsztat. Dobra, stary. Moje samochody. Znać, pokażę wam już, co mam. Właśnie jest ten Mercedes. Kupiłem sobie ostatnio Ariela, który mieści się okropnie. Rzuca dupę strasznie. A ciekawe, czy tu można na pewno 4x4 zamontować. Jestem ciekawy. Tu mam moją pierwszą Z4. Mam tu M3 stuningowaną zajebiście. To znaczy, jest to mocny tuning. To jest w klasie S2. Ma nie wiem, chyba z 1000 koni. Mam Bugattiego, mam Escalade'a, mam Ferrari, Mustanga GT, Huracana, mam Stradale, nie wiem czy dobrze czytam. Mam Hemi, zajebisty samochód, mieliśmy okazję nim jeździć w jednym z poprzednich odcinków, możecie sobie zerknąć. Mam Meganka RS, napęd na przód, troszeczkę dziwnie się jeździ, jak się przesiądzie z samochodu z napędem na tył w tej grze, do samochodu z napędem na przód. Ja miałem wrażenie jakby do samochodu była przyczepiona jakaś lina, którą by ciągnął jakiś inny samochód, bo tym w ogóle nie da się wejść poślizg, no i to jest takie dziwne. Oczywiście moja zajebista Supra over the top, no i jeszcze Corrado VR6 Volkswagen. No weźmy sobie go. Zobaczymy jak to śmiga ogólnie. To jest bardzo rzadki samochód, on nie jest drogi na rynku wtórnym samochodów. Jest bardzo rzadki do spotkania na drodze, a sylwetka jest jego naprawdę bardzo ładna. Nie? To jest taki mały samochodzik, z kształtem przypomina mi troszeczkę. Co mi właściwie przypomina? Dosyć unikalny ten kształt. To nie jest ani Golf. No nie. Ta szyba z tyłu jest zdecydowanie zbyt...
To na pewno nie jest żaden z wagów, jeśli chodzi o bryłę. To jest na pewno coś innego. Nie wiem, może jakaś renówka albo coś? Tak porównać by można było jakimś kształt, jakiejś innej marki może ten kształt. Ale ogólnie autko bardzo fajne, widziałem w rzeczywistości. No chyba wy też, no, nie oszukujmy się, nie jest to drogie auto i każdy może sobie chyba na nie pozwolić. No ale fajny taki, taka kupejka. Bardzo zgrabne autko. Nie. Nie wiem, czy jeszcze jest możliwość w dobrym stanie kupienia go na rynku wtórnym. Ale fajnie wygląda. Zobaczmy w środku. Tu mamy pokrętła, fajne zegary. To jest chyba rocznik 97? Corrado? Nie kojarzę za bardzo, jakie tu są roczniki tego Corrado. Ale po zegarach tak poznaję, że to może być 97, 95. Bo Passaty właśnie mają też to. Kurde, aha. No Passaty właśnie mają podobny kokpit. Szczególnie Passat B4, który ma właśnie, szczególnie wersja benzynowa posiada właśnie takie zegary jak tutaj. Tak rozmieszczone i częściowo elektroniczne. Więc no, tak myślę, że to jest właśnie 95, 97 rocznik jakoś tak. A zresztą chyba to jest gdzieś tutaj napisane. Powinno być. O, 95. Okej, spoko. No, także dzisiaj pobawiliśmy się ogólnie moją gwiazdą, Mercedesem. W przyszłym odcinku jeszcze nie wiem, co dla was wymyślę, ale na pewno będzie po co przyjść do Horizon. Jeśli macie jakieś, nie wiem, pytania, pomysły, czy bym mógł sobie tutaj pojeździć, albo co byście chcieli zobaczyć, bo tych samochodów jest tu zajebiście i to w samej podstawce gry. Dobra, jest tu zajebiście dużo. Naprawdę, od za... No, wiecie czego. Nie, można wybrać wśród takich naprawdę starych aut. 5 milionów! Damn! Klasa B, 5 milionów, man! Holy shit! To nie wiem, co to Aston Martin DBR1. Jakiś zajebiście unikalny samochód. Nawet 177 jest tańszy od tego auta, kurde. Nie wiem, to jest może jedno na świecie. Mamy tu Zagato. No niektóre z tych aut już mogę sobie nawet pozwolić. Na przykład na takiego Vanquisha. Na Vantage'a. I na kilka innych. Kurde, Audi. Spory wybór w Audi jest. Na po co? Kurde, naprawdę duży wybór w Audi. To jest ten RS4 Avant z 2001 roku. W klasie B od razu jest. Jaki to jest silnik? Można podpatrzeć jakoś? Nie. A, okej. Okay. To jest jakiś pakiet. Trzeba zakupić te pakiety. Ja muszę sobie pokupować te wszystkie DLC. Bentley Continental GT Speed. Tylko jeden Bentley jest. Znaczy może w DLC będzie więcej. Ale tych aut jest tu zajebiście dużo i ja dziękuję. Nie wiadomo co wybrać, naprawdę. A co jest najfajniejsze, wszystkie z tych aut... Wiem, że jak kupię któryś z tych samochodów, wiem, że on będzie wykonany na wysokim poziomie, że będzie miał fajny dźwięk. To jest właśnie Forza, no. Camaro Z28, S1, oskur, czesy. Z06, ale to jest C7, Corvette. Tu mamy Stingrajkę. Właśnie, czym się różni Z06 od Stingrajki? Mocą. Nie? Z06 to jest taka mocniejsza korweta, po prostu. Kurde, nie wiem co dla was wymyślić na następny odcinek, ale na pewno będzie po co wpaść, na pewno będziemy się dobrze bawić w Fordzie. Jak dzisiaj zresztą. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku. Mam nadzieję, że spodobał wam się Mercedes, moja gwiazda. I że przyjdziecie do mnie po więcej filmów z tej gry i nie tylko. Zapraszam was serdecznie, a teraz żegnam się i trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, pa pa.